Wszyscy wiedzą, że rodzina Wernerów jest pochodzenia niemieckiego. Ale jak to przełożyć na fakty rodzinne? Ja jestem 5. pokoleniem polskim w naszej rodzinie. Skąd się wzięła zamożność rodziny Wernerów? Myślę, że to jest sprawa historyczna. Polska była krajem szlachecko-ziemiańsko-wiejskim. Nie miała właściwie mieszczaństwa. Stąd, kiedy pojawiali się mieszczanie emigrujący ze swoich krajów, napotykali na bardzo dobry grunt gospodarczy. Nie mieli konkurencji. I stąd wystarczyła ich przedsiębiorczość, pracowitość, oszczędność, uczciwość, żeby w ciągu kilku pokoleń dojść do prawdziwej zamożności. Tak było z Norblinami, tak było z Wernerami. Przejdźmy teraz do dziejów mojego ojca, Wacława Wernera. Narodził się jako syn przemysłowca, dyrektora dużego, rozwijającego się zakładu przemysłowego. Nic dziwnego, że pomimo tego, że jego starszy brat Teodor pracował już w zakładzie i jego przyszłość widziana była przez rodziców i chyba przez niego także, jako pracownika tego zakładu rodzinnego. Kiedy więc skończył szkołę realną w Warszawie, próbował studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, później przeniósł się na Politechnikę do Niemiec, do Darmstadtu. Ojciec na studiach za granicą, najpierw w Darmstadzie, później we Freiburgu, otrzymywał pensję od rodziców raz na miesiąc, ale jak to student nie bardzo te pieniądze szanował i pod koniec miesiąca bywało u niego troszkę głodnawo. Była tam jednak jadłodajnia studencka. Jej właściciel urządzał taką zabawę. Gotował zupę na mięsie, stawiał ją na środku tej swojej jadalni i urządzał konkurs. Kto wpłacił pewną opłatę, dostał do ręki widelec i miał prawo do jednego dźgnięcia tym widelcem, aby ułowić mięso. W ten sposób zupa została, że tak się wyrażę, oczyszczona i gdy już mięsa nie było, reszta zupy była rozdawana za darmo każdemu studentowi, który tu przychodził. Na pewno nie brakowało takich, którzy z tego korzystali. Studia szły mu dobrze, ale kiedy skończył pół dyplom, jakieś refleksje spowodowały, że zmienił plany życiowe. Przypuszczam, że zastanawiając się nad swoją przyszłością i widząc rosnący konflikt pomiędzy kapitalistami a robotnikami, nie miał ochoty żyć na froncie tego konfliktu. Wolał ułożyć sobie życie inaczej. I wtedy zdecydował się na fizykę. Rzucił studia politechniczne i zaczął studia fizyczne początkowo w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później we Fryburgu Szwajcarskim. Fizykę skończył, został najpierw asystentem, później docentem fizyki na Politechnice Warszawskiej, nauczycielem fizyki w gimnazjach, w szczególności gimnazjum pani Tymińskiej od jego początku aż do II wojny światowej, a później poza działalnością na Politechnice w Towarzystwie Fizycznym i w gimnazjum rozpoczął działalność poprawianie programu szkolnego fizyki. W ślad za tym poszło pisanie podręczników fizyki dla gimnazjów i liceów. I to była wielka część jego działalności. Fabryka Norblina była z początku fabryką ściśle rodzinną. Przodkowie nasi zakładali warsztaty, które produkowały najczęściej wyroby srebrne i złote. I te warsztaty powiększały się coraz. Później
w miarę ich powiększania się, doszli do wniosku, że lepiej będzie rosła fabryka, kiedy stanie się spółką akcyjną. Zawiązano spółkę akcyjną, w której jednak ogromną większość kapitałów stanowiły kapitały rodzinne. Ojciec był jednym z tych głównych akcjonariuszy i członkiem Rady Nadzorczej fabryki. Nas starał się zapoznać z fabryką i tą formą, jaką wymyślił, były tak zwane popielcowe wycieczki. Oglądaliśmy także dział amunicyjny, był przez Ministerstwo Wojskowe opłacany za gotowość produkcji. Oczywiście Niemcy wiedzieli o tym dziale amunicyjnym i to spowodowało, że we wrześniu 1939 roku wyraźnie skierowane były bomby na fabrykę Norblina na Żelaznej i rzeczywiście dział amunicyjny został zupełnie zniszczony. Po powstaniu sami robotnicy zniszczyli resztki maszyn do produkcji platerów, bo to burżuazyjna produkcja i została tylko ta półciężki przemysł. Kiedyś miano pracownikom oznajmić, że nie będzie 13 pensji, jaką zwykła firma była wypłacić, ale wtedy ojciec zaprotestował i przeznaczył swoją dywidendę na wypłatę 13 pensji dla załogi. Kilka słów o historii rodziny mojej matki. Moja matka z domu Szuch była córką kierownika stacji filtrów w Warszawie, współpracownika twórcy wodociągów i kanalizacji warszawskich. Mieszkała na filtrach, przy rodzinie, w domu, który dzisiaj jeszcze stoi na terenie filtrów. Kiedy ojciec wziął ślub, jeszcze nie miał dyplomu doktorskiego. Razem z żoną pojechał do Fryburga i ukończył studia, uzyskując dyplom doktora nauk przyrodniczych. Potem wrócił, zamieszkał w Warszawie, najpierw gdzieś w okolicach, na ulicy Pięknej. Tam przyszły na świat dwoje pierwszych dzieci. W tym czasie przyszło rodzicom do głowy zbudować dom rodzinny. Ojciec zastanawiał się długo nad miejscowością, jaką wybrać na budowę tego domu. Miejscowość musiała mieć dobre połączenie kolejowe. Musiała być na tyle odległa od Warszawy, żeby nie groziło jej wchłonięcie przez Warszawę. No, musiała mieć dobre warunki parcelacji. Tak natrafił ojciec na parcelę przy ulicy Słonecznej, którą kupił. Zamieszkiwał wtedy w domu pana Oldaka przy ulicy Grodziskiej. Tam, w narożnym pokoju północno-zachodnim, przyszedł na świat w roku 14. Mieszkanie rodziny w nowym, dużym domu trwało niestety bardzo krótko. Wybuchła wojna rosyjsko-niemiecka 1914 roku. Władze rosyjskie Brwinowa jakoś bardzo źle patrzyły na ojca. Bo to skąd się wziął blisko frontu człowiek o niemieckim nazwisku, ewangelik, biegle mówiący po niemiecku, co on tu robi? Przyjaciele doradzili nie tłumaczyć się, a lepiej zniknąć do Warszawy, gdzie, że tak powiem, poziom urzędników rosyjskich był jednak wyższy niż tu na prowincji. I tak też ojciec zrobił. Matka moja, pomimo obowiązków z czworgiem dzieci, pracowała społecznie, opiekując się szkołą macierzy szkolnej na Elektoralnej. Przypuszczalnie w tej szkole, podczas pracy społecznej, zaraziła się grypą hiszpańską. To była ciężka choroba, na którą tysiące ludzi umierało. Niestety matka była wśród nich. Zmarła po 10 dniach choroby, osierocając męża i czwórkę dzieci.
wciąż dla ojca był ogromny. Kilka lat później napisał do swoich dzieci list opisujący naszą, jego żonę, a naszą matkę i przepraszający nas za to, że nie rozmawiał nigdy o matce, ponieważ za dużo go to kosztowało. Nie mógł się na to zdobyć, żeby z nami o matce rozmawiać. Przepraszał nas za to, no, ale takie było życie. Niestety list ten zaginął. Pamiętam tylko jego zakończenie. Taka była wasza najdroższa, najukochańsza, najlepsza, święta matka wasza. Nasze życie w rodzinie musiało się jakoś ułożyć. Ojciec mój zaprzyjaźnił się z panią Jadwigą Orłowską z domu Zaleską i z jej rodziną. Po kilku latach przyjaźni, miłości, ojciec postanowił ożenić się powtórnie po 17 latach wdowieństwa. W latach 33, coś takiego, rozpoczęto remont domu. Przez 10 lat był użytkowany, jak ojciec mówił, dla uczczenia pamięci swojej pierwszej żony przez szkołę powszechną brwinowską. Oczywiście 10 lat szkoły spowodowało wystarczająco duże zniszczenia. Podłogi były zdarte nieomal całkowicie, także trzeba było na parterze nowe parkiety układać, wszystko odnawiać, wszystko remontować i unowocześniać. Dyrektorem był pan Wacław Moczydłowski, a wspaniały człowiek zresztą. Ojciec to wynajmował szkole, szkoła płaciła czynsz, ale tego czynszu nie brał dla siebie, tylko przeznaczył na dokarmianie dzieci. Instytucja, która powstała w 1940 roku w czasie okupacji, najpierw w Krakowie. Były komitety i delegatury w poszczególnych miastach. Między innymi była delegatura RGO w Brwinowie. Była straszliwa nędza, bieda, więc wydawano obiady tutaj na przykład, a pomoc polegała też na jakichś darach żywności, ubrania. Wacław Werner był prezesem tej delegatury RGO na Brwinów. Pamiętam, że taką siedzibą to był marininek. Był taki długi barak i tam gotowano tę zupę, którą wydawano później. Tam pomagały bardzo siostry Urszulanki. Nie wiem skąd one były, czy wysiedlone z Pniew, czy skądinąd, ale były i pomagały siostry Urszulanki. No i oczywiście wszyscy, którzy mogli z Brwinowa się zaangażować, to bardzo dużo osób z brwinowskiego społeczeństwa też tam pracowało. Może do pełnego obrazu brakuje tego, że był bardzo dobrym człowiekiem. Bardzo wrażliwym na ludzkie jakieś nieszczęście, na ludzką krzywdę. No, może jeszcze powiem to, że przed wojną to byli zamożni, bardzo bogaci ludzie, współwłaściciele fabryki, prawda? A po wojnie to właściwie zostali z długami, które trzeba było potem spłacać. Niewiele tych pieniędzy zostało. Niemniej z tego, co miał z tej pensji jakiejś, którą mieli, opłacał stypendium dla jakiegoś młodego człowieka, żeby skończył studia. Nieznane mi jest ani imię, ani nazwisko, a wiem o tym tylko stąd, że ojciec w testamencie napisał, że prosi, żeby rodzina płaciła to stypendium po jego śmierci nadal, bo młody człowiek musi skończyć studia. Ale to też
te głównie to studenty szerokie, tak jak się. Nic się nie da ukryć, naga prawda. Nie, oczywiście automatycznie. Witam Państwa serdecznie w imieniu władz miasta Brywinowa i Rady naszej Miejskiej, Ośrodka Kultury, na szczególnej uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci pamięci Wacława Wernera. Czuję się naprawdę szczęśliwa, że jestem tu. Dziękuję. Historia Radu ukrywanego w Brywinowie podczas okupacji niemieckiej zaczęła się od wizyty pana profesora Ludwika Wertensteina w naszym domu w Brywinowie w roku 1940 lub 1941. Nikogo ta wizyta z mieszkańców domu, jak i następne wizyty, nie dziwiły. Profesorowie znali się od dawna, można chyba powiedzieć, że byli zaprzyjaźnieni. Profesor Wertenstein zamieszkał niedaleko, w niedalekim Turczynku, uczeń Marii Curie-Skłodowskiej, twórca pierwszej polskiej pracowni radiologicznej, zaproponował mojemu ojcu ukrycie preparatu radowego przed okupantem, będącego własnością Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, w piwnicy naszego domu, przed którym stoimy. W dniu 2 kwietnia 1947 roku delegacja Towarzystwa Naukowego Warszawskiego przybyła do Brywinowa spod fundamentu ścianki działowej pomiędzy kotłownią a obecnym garażem wydobyto cegiełkę ołowianą z preparatem radowym. Ponadto tygielek platynowy, dwie unikalne książki fizyczne i drobny sprzęt laboratoryjny. Serdecznie dziękuję za tę uroczystość, za zaproszenie na tę uroczystość i bardzo serdecznie pozdrawiam od całego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Wolą mego teścia, Wacława Wernera, było utworzenie młodzieżowej biblioteki w Brywinowie, ponieważ biblioteka miejska już istniała. Chodziło o to, żeby był oddział młodzieżowy. W tym celu testamentem przeznaczył 3 obrazy ze swojej kolekcji. Był to Patrol Ryszkiewicza, Studium Aleksandra Gierymskiego w Altanie i Jana Piotra Norblina Arkadia. Było zastrzeżenie tylko takie, że mają być sprzedane Muzeum Narodowemu w Warszawie i pieniądze otrzymane z tego w okresie tam chyba roku miały być zużyte na utworzenie księgozbioru Biblioteki Młodzieżowej. Wacław Werner zmarł 28 marca 1948 roku. Został pochowany na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie przy ulicy Żytniej, grobowcu rodzinnym Wernerów i Norblinów.